Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, wasz ulubiony youtuber, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy otchłań. Mamy tu jakąś bitkę z Haplesem, dość mocny tropiciel, wymagający, aczkolwiek podejrzewam, że go tutaj powinienem wyturkować. Jeszcze przed podwójną OR-ką jestem, on mi jakiegoś śmierdziela zapodał, podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że daje na mnie F. Uważam, że jest to dosyć odważne. Kolejna walka, kto tym razem? Idhrind, jeśli się nie mylę, z nią albo z nim, nie wiem kto tam gra, nie miałem problemów, ale przetrukujmy wariata, co by tutaj nie zaskoczył, bo ona chyba ma jakiś, on, nie wiem, on chyba ma jakiś cebek, więc, a bo tutaj też F dali, ale ja nie będę takim cwaniakiem, ja tutaj lecę top 150, żeby się wbić idealnie, ale idzie całkiem szybko. Na razie same winy, więc może nawet bym się pokusił o jakieś 50 miejsce, nie wiem, zależy jak będzie to szło. Mamy jeszcze niecałą godzinę na zdobycie. Myślę, że z 200 punktów, no nie wiem, jakbym trafiał na jakichś takich lepszych, ale jednak w sensie lepszych w rankingu, a słabszych ode mnie, no to byłaby szansa, jakbym po 20 pońców zgarniał. No jak będę zgarniał 5-8, no to raczej może być lipa, no ale zobaczymy. I to już trzecia walka na tym filmie. Sprawdźmy, kto będzie moim przeciwnikiem. Mam nadzieję, że zaakceptuje. Jest, zaakceptował. No jest to Maler. Cholera wie, jak go bić. Nie wiem, no on ma chyba PO, więc... No nie wiem, spróbuję go gierką, pod trutą, raczej w sensie gierką, trutą, bo... A właśnie, bo on ma płomienne, więc gierką to i tak bym go nie ugrał. To by było bez szans. No zobaczcie co się dzieje. Cały czas płomienne, 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 płomienne. Jakby było mało, to tam jeszcze jedno płomienne. No nie idzie. Dobra, z nim się wydupcę. To jest w ogóle bez szans. Aczkolwiek poszło na pewno lepiej niż jakbym go bił z trutą, bo wtedy no, było dużo, dużo gorzej. Teraz do 40% nawet mu zbiłem poniżej. A może coś tu jeszcze ugramy? No nie, nie ugramy. Wtedy raczej do R-ki nie dobiłem, a teraz było 34. No, no i straciłem chyba 8 pońców, więc lipam. Kolejna walka. Klikamy. I jakiś wojownik. Z nim chyba już walczyłem dzisiaj. Ubiłem go, więc teraz też... Nie powinno być problemów, tak mi się wydaje, nie wiem, chyba że wtedy miałem parta, ale wątpię, idzie za dobrze, żebym się tutaj wywalił. A i on jeszcze jakąś osłonę tarczę daje? Pewnie F dał, kliknijmy. Tak, dał F. 10 punktów, to jest to co lubię. I ostatnia skrzyneczka, potka. Fajnie, jak wygląda... Wszystkie skrzynki odebrane. Na ten moment wygląda to tak. Tutaj już nie lotuję, żeby tego rankingu sobie nie popsuć. Nie warto. No razy więcej nie wbiję, nie ma szans. Od chyba tygodnia w ogóle tam nie losuję. Bo no ciągle przegrywam z łowcami. Nie mam jak ubić. Tutaj ewentualnie jeszcze coś tam będę kombinował, jak spadnę poniżej 50. A tak to tego Werlika sobie wbiję jeszcze tak na 140, żeby było bezpiecznie. I elegancko 5 postek, tak w miarę spoko, bo będą 3 postki 150 i 2 50. Czyli będzie 30, 70, dobrze liczę? 70 tych kryształów. I od razu sobie wbijemy na klep czempionów i zakupimy skrzyneczki. Chociaż 70, czy może byłoby lepiej na przykład 40 legendarnych losowań? Nawet 40? No 40. 40 legendarnych losowań i może 20 tych? Kurczę, widzowie, to będzie trzeba przemyśleć, czy bardziej skrzynka odda, czy może takie losowanko, czyli rolowanko. Kolejna walka, kogo tu mamy tym razem? Tancerz. Ostatnio z nim wygrałem, ale powiem wam szczerze, jak mi cebeki palnął, to się prawie złożyłem. Zobaczymy jak teraz. Zależy jak gierka. O, może tak.
Może tak bezpiecznie odpowiem. Jak gierka siądzie, to będzie git. Jak nie siądzie, tak jak w tym przypadku, to prawdopodobnie się wydupcę, bo to jest zbyt dobry tans, żeby mi nie siadało. Dotyk, dobra, trochę mnie podleczy. Jest druga gierka, okej. Okay. Na przedłużenie tej pierwszej. Jakiś, no właśnie, cebek za 20 koła, tutaj 13 mi załadował. Mimo tego, że mam krytyczną i fizyczną. Też dajemy bandaż, żebyśmy nie pozostali dłużni. Dajmy strzał w stopę. Przydałaby się ta gierka, jak cholera by się przydała. Dobra, ma 19. Daj mi jedną gierkę, no błagam cię. Mam teraz, dobra, jest, żeby go dobić. 11 pońców. Fajnie, a jak to wygląda w statystykach? 4 głębokie rany na 18 ciosków. Dobra, 8 pońców. I to mi daje chyba już to 150, 49 nawet. No, a 46, bo się teraz zaktualizowało. To myślę, żeby jeszcze zrobić parę walk, żeby tą pozycję umocnić. Nie ma co tutaj liczyć na fart, bo mogą mnie przegonić i tym samym wydupić z rankingu. Tutaj na meternie chyba też nie będę. No, tego sobie wbiję najwyżej wyżej, bo jak tak dobrze idzie. Tego 190 to boję się trochę losować, bo jak mi te 210 losuję, no to ciężko jest, powiem wam szczerze. Znajdujemy się na kolosie, już po otchłani, po tym chyba 8 czy tam którymś sezonie. Koniec, przestałem już w końcu losować, żeby nie popsuć rankingu. No się strasznie bałem, szczególnie na topce, bo tam jak mi wylosuję jakiegoś łowca, no tak jak mówiłem, od razu tracę. Tu się udało ten 150 top utrzymać, ale tu mnie jakiś kasztan na ostatnią chwilę wywlókł, czyli ta jedna walka, na której straciłem 11 punktów, bo się tam pokusiłem, no kosztowała mnie walutę i niestety tej postaci nic nie dostanę, a szkoda. Nie wiem, kiedy będą nagrody, ale jeszcze to... A dobra, to poczekam, aż będą nagrody, w sumie nagram, może to losowanie czy coś, zobaczymy. Znaczy w sensie losowanie, ten opening tych skrzynek, zobaczymy, dobra, Drakolisz. 6, 7, 8, nie wiem, powinien bić. Tak też się dzieje. Dla mnie hero strzałki, fajnie. Oj, proszę widzowie, widzę, że już nagrody poprzychodziły. Odbierz nagrodę. Udało mi się tutaj 20 kryształków. Dobra, zaraz pozbieramy na innych postaciach. Na Maladze również udało się zainkasować 20 pięknych kryształków. I tutaj ta pechowa postać. Jedno miejsce, punkta tam chyba brakło. Tutaj również potężne miejsce udało się. A, bo tego w ogóle nie chciałem to przełożyć przez depozyt, a to ma przecież bloka. Zaraz pomyślę, czy te skrzynki kupować. I ostatnia postać, 130 miejsce. Tak się to prezentuje na ten moment. Wiecie co? Kupię sobie te skrzynki. Najwyżej później będę kupował legendarną rolkę będę kupował, Boże Święty. Damy jeszcze dwie skrzynki. Podejrzewam, że będę tego żałował, że tak słabo to oddało. O, trudno widzowie, trudno. Tych skrzynek będzie sporo, więc jest jakaś realna szansa, że odda to legendę. To prawda, ta legenda jest bardzo słaba w porównaniu do tej. Wszystkie staty są o połowę mniejsze. Niemniej jednak fajnie byłoby ją sobie mieć. Skrzynek aż 60 robi to wrażenie. Ale najważniejsze pytanie, czy zrobi to widzowie robotę? Czyli czy spadną jakieś dobre itemy? Zróbmy w ten sposób i klikajmy. Respa. Heroiczne budki, powiedzmy, że jestem zadowolony. Jakiś pierek, unikatowe ulepszonko. Lecimy dalej, 6 skrzynek już za nami. Heroiczne łapki, które są totalnie niepotrzebne, tylko pod ulepę się nadają. Herobłogo, fajnie. Och, to moje ulubione. Jak tepek spada, to jest po prostu skrzynia. Skrzynia nie jest zmarnowana. Heroiczna płotka. Widzowie, troszkę chyba żałuję, że zaszalałem na te wszystkie kryształy, wiecie? Teraz chyba podjąłbym inną decyzję i jednak te dwie rolki bym sobie kupił, czyli miałbym 20 sztuk rolowań, ale widzowie, mądry Polak po szkodzie, następnym razem zainwestuję w rolowanko, a nie te skrzynie.
Połowa skrzynek już za nami. Co prawda tej ulepy całkiem tak solidnie leci. Jakieś potki, a ulepka, pierek, legendy nie widać. No, zaczynają mi się rączki pocić, widzowie. Heroiczna potka, heroiczna ulepka, unikatowe buty, widzowie, już 60% za nami openingu. Jeszcze tylko, oj, zbroja, pierek. O, zbroja 15, 13 sztuk. Nie, no nie będzie legendy. Heroiczny hełm. Czy blisko legendarnego teraz legu? Nie ma legu. Gdzież? Nie będzie legi. No 60 skrzynek otworzonych prawie. Bez ani jednej legendy. Dobra, może tak ręcznie? Czy to coś... Kurde, nie. Heroiczny pierek. No nie. Nie odda. Ostatnia, widzowie. Raz, dwa, trzy. Zamykam oczy. I... Przewaliłem 60 skrzynek. I zlotałem... Takie graty. 60 skrzynek. Czy warto robić ten opening? No nie wiem, widzowie. Zaraz wam powiem. Ulepy będzie sporo, bo na pewno to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek no nie ma legendy, a liczyłem, że naprawdę ten hełmik uda mi się zlotać. A najlepsze w tym wszystkim jest, że ludzie, wiecie, robili wszystkie te paski wypełniali. W sensie zbijali w otchłani te paski, no i spadał im legendarny hełm. Ja właśnie zrobiłem opening za aż 60 tego i nie zlotałem legumi. Co prawda tutaj sobie dobijemy teraz te pointsy, ale trudno, trudno się mówi. Dobra, unikatami chyba nie wiem, z ponad 15k spokojnie, czy ten hełmik, nie, ten hełmik to syf. Się nie nadaje kompletnie do niczego. Te łapki też się nie nadają. Zbroję na razie sobie zostawię. Buty. Nie, no buty też są mierne. Zbrojka 2200, ale ma praktycznie nie ma SA. Więc też jest taka sobie. Nie podoba mi się. No czyli ponad 60k do ulepy. Czy to się opłacało, widzowie? No nie wiem, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Czekajcie, jak to wygląda, jak wyglądał to. A, to sobie dam w sumie ten naszyjnik, bo jednak hełmy to łatwiej ulepszyć. Chociaż nie, czekajcie. Wcześniej, przez te 2 tygodnie, jak sobie tam robiłem, to wypadło mi tyle, więc w sumie całkiem sporo, jak za losowanka, 70k. Sporo. To łącznie da nam właśnie ponad 100k do ulepszenia. Więc w sumie fajno. Czekajcie, czy nie lepiej będzie w sumie w hełmik ulepszyć od razu? No niby tak, ale później kurde nie będę miał w co ładować tego. No nie wiem, widzowie. Dobra, dajemy to w naszyjnik, bo i tak nie mam esencji. Więc ten sobie jeszcze będę powoli tam ulepszał, a tu damy w naszyjnik i praktycznie go wbijemy na plus 1. No, także tak to wygląda. Następnym razem kupuję rolowanka, więc widzowie, wy nie popełnicie tego samego błędu co ja. Trzymajcie się i niara. Jeszcze bonusik od wuja Malagi, proszę bardzo. 425 poziom doświadczenia został właśnie uzyskany. Trzymajcie się. Ciao.